subskrybuj kanał Uśmiechaj się każdego dnia. Szesnasty września 2022 roku. Historyczny moment dla naszego miasta, dla naszej społeczności. Pod budowanym krzyżem misyjnym została dzisiaj umieszczona kapsuła czasu. Kapsuła czasu, czyli taki most, który w zamyśle ma połączyć obecne, współczesne pokolenie Łukowian z kolejnym pokoleniem. Nie wiemy, którym. Czy to będzie za 10, za 20, za 50, za 100, czy za 1000 być może lat, ale chcemy taki most dzisiaj zbudować i ktoś kiedyś ten most otworzy i dowie się, jaki był Łuków w XXI wieku, jaki był Łuków w 2022 roku. Proszę Państwa, jako taki dar do tej kapsuły przekazałem różaniec, który dostałem w 30. rocznicę swoich święceń kapłańskich. Ten różaniec jest dla mnie bardzo ważny, bo to związane było z takim zawierzeniem siebie Maryi. Ja nie wiedziałem, co dzisiaj będzie wkładane do tej kapsuły. Ten różaniec zawsze mi towarzyszył, ale w tym momencie pomyślałem, że trzeba go włożyć, aby on przypominał tym innym pokoleniom, jak to jest ważne w życiu być blisko matki. No dobrze, bardzo dobrze, tylko właśnie nie pamięć o najważniejszym była, o solidarności, bo założyłem tą Solidarność w Fabryce Obuwia, później założyłem koło Radia Maria w naszej parafii, bo chciałem, żeby Polska była Polską, bo się modlę za ojczyznę naszą. A dzisiaj wiadomo, jak jest. Komuna dzisiaj przeważa, ta czerwona zaraza ze wschodu. I po prostu musimy się bronić przed tą czerwoną zarazą i modlimy się. I dlatego bardzo mi się to podobało dzisiaj, że taki kamień murowany będzie z pamięcią o Łukowie. W tej kapsule czasu znalazł się przede wszystkim list. List do przyszłych pokoleń Łukowian, ale znalazły się również takie materialne elementy naszej codziennej rzeczywistości. Znalazła się tam flaga naszego miasta, znalazł się tam herb naszego miasta, znalazł się tam pakiet kilkudziesięciu zdjęć pokazujący życie naszego miasta w 2022 roku. Znalazły się tam również takie elementy jak figurki tancerzy, które zostały podarowane przez łukowski zespół Łukowiacy. Znalazła się tam broszka wykonana przez łukowskich seniorów, którzy uczestniczą w zajęciach Łukowskiego Uniwersytetu III wieku. Mam nadzieję, że ten symboliczny moment umieszczenia tam kapsuły czasu i rozpoczęcia prac modernizacyjnych na tym placu Narutowicza to jest początek pewnej drogi. Początek drogi, która ma doprowadzić, żeby temu miejscu, sercu naszego miasta, przywrócić należną rangę, żeby to miejsce było miejscem, którym będziemy się jako Łukowianie cieszyć i chwalić na zewnątrz. Nie będziemy się tego miejsca wstydzić. Subskrybuj kanał Uśmiechaj się każdego dnia.